Moim zdaniem w seksie najważniejsza jest prawda, ale wzajemna prawda. Nie mogę naruszać czyjejś godności i nie mogę wchodzić z butami w czyjeś serce tak naprawdę, no bo kiedy komuś robię krzywdę, bo to jest krzywda, kiedy ktoś nie do końca ma na to ochotę, ale jakoś nie umie się sprzeciwić, to ja mu robię krzywdę, to zakrawa o gwałt. No i teraz najwyższy rodzaj empatii, który trzeba mieć wobec takich sytuacji, nie? Czyli wyczucie, czujność na drugiego człowieka, nie tylko ja, który zaspokajam swoje potrzeby i mówię chodź, kurde, chodź, nie? Tylko ja, który mówię chodź, ale nie wiem, czy ty też. Ty też? Jeżeli ty też, no to ja z chęcią.